Łukasz, no ostro było dzisiaj na boisku, szczególnie w drugiej połowie. No było ostro, bo to taki mecz, że trzeba było poostrzyć troszeczkę, bo wiadomo jaki to był mecz i szkoda, bo tam, moim zdaniem, tracimy dwa punkty, bo mieliśmy dużo lepiej, dużo klarowniejszych sytuacji na strzelenie bramki i szkoda, że nic nie wpadło. Faktycznie tych sytuacji było trochę, szczególnie w końcówce spotkania i to tak troszkę odwrotnie niż w poprzednich meczach. To wy byliście w lepszej sytuacji i to wy sprawialiście lepsze wrażenie. No tak, no teraz można gdybać, że mieliśmy i nie strzeliliśmy, natomiast zostaje nam z tego meczu jeden punkt i następny mecz w Igrach Suwałki i trzeba się skupić na tym, żeby w końcu wygrać. Wprawdzie był to trzeci mecz zremisowany z rzędu, no ale też pozytywem jest to, że to bądź co bądź kolejne spotkanie bez porażki, no i kolejne z czystym kątem. No tak, no przez to można gdzieś tam się uśmiechać do przodu, natomiast szkoda, bo chcieliśmy tutaj podreperować stosunek meczów, szczególnie tutaj u nas na stadionie i niestety to się nie udało, a wiemy, jaką drużyną jest dla naszych kibiców Sosnowiec.